Dzień dobry, otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych. Przechodzimy zatem do realizacji porządku dziennego, to jest do rozpatrzenia wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. Poza tym, że byłoby miło, gdyby pan przewodniczący przedstawił nam pana prokuratora z imienia i nazwiska. Ja mam nadzieję, że pan prokurator, w szczególności ze względu na wczorajszą nieobecność, uczyni nie to sam, jest dobrze wykonany. Świetnie. To kwestia formalna jest taka, że ustanowiłem mojego pełnomocnika, to za chwilę, obrońcę, za pana posła Włodzimierza Skalika, który jako mój pełnomocnik złożył panu przewodniczącemu istotny wniosek. I myślę, że dalsze procedowanie bez uwzględnienia tego wniosku byłoby poważnym błędem, panie przewodniczący. Panie pośle, wniosek do mnie dotarł w trybie artykułu 136 regulaminu Sejmu. Po wypowiedzi pana prokuratora zapytałbym o to, czy pan ustanowił wniosek dotarł, to oficjalnie, żeby powiadomić zarówno wszystkich członków komisji, powiadomiłbym o tym, że pan poseł Skalik został ustanowiony obrońcą spośród posłów, tak jak o tym mówi regulamin. Także wszystko jest w porządku, o tym za chwilę. W pierwszej kolejności jednakowoż głos zabiera... trudno będzie panu posłowi Skalikowi reprezentować mnie w charakterze mojego obrońcy prawnie ustanowionego, jeśli nie zapozna się wcześniej z dokumentacją w sprawie. No to już jest problem pana posła Skalika, że się nie zapozna. W najmniejszym stopniu, panie przewodniczący, nie jest to problem pana posła Skalika, jest to problem wszystkich, którym drogie jest przestrzeganie prawa. Panie pośle, mianowicie prawa do obrony. Ale gdyby pan pozwolił, to jednak ja prowadzę tę komisję. Wszystkie dokumenty związane z tą sprawą zostały dostarczone zarówno członkom komisji regulaminowej, jak i panu. Pan ustanawiając obrońcę spośród posłów, uważam, że był zobowiązany do tego, żeby tego obrońcę z tymi dokumentami zapoznać. Jeżeli pan tego nie uczynił, to chyba pański błąd. Panie prokuratorze, bardzo proszę przedstawić Chciałbym wniosek. Podyktować do protokołu, panie przewodniczący, że nie daje pan czasu na zapoznanie się z dokumentami. Dokumenty postępowań prokuratorskich, mimo moich wczorajszych próśb, nie zostały udostępnione i w związku z tym, jeśli będzie pan dalej procedował, w sposób rażący naruszy pan moje prawo do obrony. Panie przewodniczący, panie pośle, wszelkie procedury zostały dochowane, wszelkie terminy zostały dochowane. Wszystkie materiały, które są wymagane do tego, żeby procedować wniosek przedstawiony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o uchylenie panu immunitetu, zostały w terminach dostarczone wszystkim stronom. Nie, pańskie problemy, które pan wczoraj sugerował, są problemami między prokuraturą a panem. I ani Sejm, ani komisja, ani ja jako przewodniczący tej komisji nie jestem stroną w dostępie do aktów prokuratury, które dotyczą pańskich spraw. To jest pańska i prokuratury sprawa. Panie przewodniczący. My rozpatrujemy na wniosek pana marszałka. Komisja będzie opiniować wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W związku z tym, ze względu na to, że pana zarzuty są zupełnie bezpodstawne. Bardzo proszę, panie żeby pan prokurator chciałbym zgodnie odnieść... z pana wczorajszym wnioskiem o to, że pan chce usłyszeć z ust prokuratora, a nie moich zarzuty, bardzo proszę pana prokuratora o przedstawienie wniosku Prokuratury Okręgowej o uchylenie immunitetu. Szanowny panie protokołu przewodniczący, tylko proszę zanotować, że pan przewodniczący nie udzielił głosu mojemu obrońcy. Potwierdzam, nie został udzielony mój podobnie jak wczoraj. Podobnie jak wczoraj, dzisiaj również nie jest udzielany mi głos, mimo że się o niego wyraźnie ubiegam. To, co pan przed chwilą robił, to co to było? Machanie rękami? Dziękuję, panie prokuratorze, bardzo proszę. Nie, proszę nie robić cyrku z posiedzenia komisji. Mariusz Dubowski, prokurator okręgowy w Warszawie, aby stało się zadość wszelkim aspektom kurtuazji na dzisiejszym spotkaniu. Wysoka Komisjo, Prokuratura Okręgowa prowadziła postępowanie przygotowawcze, w toku którego materiał dowodowy zgromadzony w jego toku dostatecznie uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pana posła Grzegorza Brauna, polegających na tym, że po pierwsze, w dniu 1 marca 2020 roku w Warszawie w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii przy ulicy Alpejskiej 42 Uczęstuje się wodą mineralną, panie dyrektorze. Ale proszę bardzo,
proszę się poczęstować, czym Państwo sobie życzycie. I liczymy na to, że Pan A my przygotowujemy odpowiedzi na pytania. Czyli Państwa. Możemy liczyć, że Pan się już nie wróci. Ja? Nie, tak, ja jestem na pytanie, pracy. Niech Pan nie umyka, bo ma Pan być badany jako matem. Ma pan być badany alkomatem, jako kierownik placówki budżetowej, w godzinach pracy i w miejscu pracy. Panie, niech pan nie czmycha. Panie, ja dokonuję zatrzymania pana w tym miejscu. Pan nie dokonuje. Dokonuję zatrzymania pana w tym miejscu. Zatrzymania obywatelskie. Pijak ucieka! Pijak ucieka! Nie chce się dać zbadać. Nie, proszę pana. Ja nie protestuję. Teraz pan przemyka się korytarzami. Szukając ścieżki ewakuacji. Panie pośle, ja do pana wrócę. Obiecuję, że wrócę. Policja. Panie pośle, wrócę do pana do kabinetu dyrektora. Przepraszam bardzo. Chciałbym przejść. Przepraszam bardzo. Widzi pan to? Widzi pan to? Drzwi są mocno przyciągane do framugi. Będę musiał poddać się obdukcji lekarskiej. Na okoliczność naruszenia mojej nietykalności osobistej przez eks-ministra. Dokonał naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w osobie Łukasza Szumowskiego poprzez chwycenie pokrzywdzonego za ramiona i szyję, a także poprzez zastosowanie przemocy fizycznej w postaci szarpania za ramię i odzież, a także blokowanie przejścia w celu zmuszenia Łukasza Szumowskiego do pozostania na miejscu zdarzenia i uniemożliwienia wykonywania obowiązków służbowych. To jest to przestępstwo z artykułu 222 paragraf 1 kodeksu karnego. Powtórę, pomówił za pomocą środków masowego komunikowania poprzez transmisję zdarzenia o wykonywanie obowiązków służbowych dyrektora Instytutu Kardiologii przy ulicy Alpejskiej w stanie po użyciu alkoholu, co mogło poniżyć go w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji dyrektora Instytutu oraz wykonywania zawodu lekarza, to jest to przestępstwo z artykułu 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. Po trzecie, w dniu 27 stycznia 2023 roku w Krakowie. Myśmy zapłacili za to podatkę. Proszę nas zmarnować. Proszę mi pomóc. Tak to się robi na południe. To jest interwencja. No więc, kochani, proszę. Z całą pewnością nie licowało z powagą sumy. Uszkodził choinkę bożonarodzeniową oraz zniszczył jej zdobienia, które stanowiły własność Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja Oddział w Krakowie, czym spowodował szkodę o wartości 1408 zł i 26 groszy. To jest to przestępstwo z artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego. Po czwarte, w dniu 30 maja 2023 roku w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego skazaniem na Józefa Kulasia ognia. Dość tego. Brawo! Dosyć tego. Uszkodził mienie w postaci mikrofonu bezprzewodowego, mównicy, gniazda przyłączeniowego w kolumnie audio oraz matrycy i obudowy laptopa marki Dell, czym spowodował szkodę o wartości 3700 zł. To jest to przestępstwo z artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego. Po piąte, w dniu 30 maja 2023 roku nie opuścił siedziby Niemieckiego Instytutu Historycznego przy Alejach Ujazdowskich 39 w Warszawie, pomimo żądania osoby uprawnionej, to jest dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego Milosa Reznika, jak również przybyłych na miejsce funkcjonariuszy policji. Zachęcam do tego, żeby pan nie wychodził z roli przepisanej panu. Ale ja doskonale wiem, panie pośle, co ja mam robić. No, zdaje mi się, że od dłuższej już chwili pan buksuje z miejsca. Proces nie kontynuuje. Znikaj! Won!
Ale panie pośle, pan się zachowuje w tym momencie. Wypad z Polski. Znikaj z Warszawy. Tak? Znikaj z Warszawy, prowokatorze. Bezczelny prowokatorze. Jakże bezczelny. Niemcy w Warszawie zatroskani. Dosyć tego chamstwa. Dosyć tego chamstwa. Co to jest w ogóle? Proszę pana, co ten pan mówi w ten sposób się odzywa? To jest nieprawdopodobne. Ja się nie zgadzam, że wylegitymować. Zgadzam się na takie chamstwo. A co to jest w ogóle? Pan naruszył moją niezgodę. Dosyć tego chamstwa. Nie, nie może pan pozwolić na takie obrażanie. Proszę, o nudze, panie policjancie, proszę wylegitymować tego pana. Dosyć tego chamstwa. To jest to przestępstwo z artykułu 193 kodeksu karnego. Szóste. W dniu 12 grudnia 2023 roku w Warszawie przy ulicy Wiejskiej na terenie Sejmu RP. Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Dopuścił się publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej poprzez złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego zapalenia świec na świeczniku Hanukija oraz publicznie znieważył przedmiot czci religijnej polegające na zgaszeniu przy użyciu gaśnicy zapalonych świec, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu. To jest o przestępstwo z artykułu 257 kodeksu karnego. Po siódme. W związku z podjętą przez Magdalenę Gudzińską-Adamczyk interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego, kierując w stronę pokrzywdzonej strumień gaśnicy z substancją proszkową, naruszył nietykalność cielesną wyżej wymienionej oraz spowodował u niej lekki uszczerbek na zdrowiu pod postacią rozstroja zdrowia psychicznego, ostrej reakcji na stres, trwający nie dłużej niż 7 dni. To jest to przestępstwo z artykułu 157, paragraf 2 kodeksu karnego. Wysoka Komisjo, na wstępie powiedziałem, że ustalenia faktyczne, decyzja o skierowaniu tego wniosku o uchylenie immunitetu, mówiąc w skrócie, opiera się o ustalenia postępowania prowadzonego w prokuraturze okręgowej i nie jest prawdą, jakoby tu nie zgromadzono materiału dowodowego, który by uzasadniał tezę o słuszności skierowania tego wniosku. Akta postępowania są dość obszerne. W dużej mierze ustalenia faktyczne czynione są w oparciu o zeznania świadków bezpośrednich osób zdarzeń, czy też osób bezpośrednio dotkniętych działalnością pana posła Grzegorza Brauna. Te osoby ustalone, najbardziej istotne dla czynienia tych ustaleń faktycznych, zostały w sprawie przesłuchane. Protokoły ich zeznań stanowią właśnie o tej objętości akt postępowania. Ponadto część czynów, zwracam uwagę Wysokiej Komisji, polega na uszkodzeniu mienia. Tam również dokonano stosownych czynności procesowych polegających na zoględzinowaniu tych rzeczy. Znajdują się również liczne zapisy z monitoringów, dlatego też w mojej ocenie kierowanie tego wniosku było ze wszechmiar uzasadnione i wnoszę do Wysokiej Komisji o uwzględnienie tegoż wniosku, tak jak w petitum. Dziękuję bardzo.